Siemano z rana, marynarze. Odpalam kamerę i buzia mi się cieszy, bo właśnie tutaj robią, słuchajcie, na mojej ulicy, że tak powiem, światłowód. Czyli jest, internet idzie na czas, będzie dobre YouTube'owanie, będzie dobre streamowanie całego domu kamery Life'a, już to mówiłem. Oczywiście opłata, jak chcecie zobaczyć e-milionera życie w środku na Life'ie. Wszystko się, już kamery są przygotowane, także spoko. Tutaj jest domek, lecę, Andrzejek czeka, albo zaraz dojdzie, nie wiem. I co, zasuwamy 8 godzin, robimy docinki tych kafli. Później jakoś będę musiał wskakiwać na elewację, bo to już czas ją zamknąć przed słońcem. Dzieje się, ja jestem trochę osłabiony. No ale nie można codziennie narzekać, w ostatnim filmie było narzekanie. Dzisiaj może trochę uśmiechu na twarz wleci. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie się działo. Taka wrzuta. Ja już przebrany, gotowy. Andrzejka jeszcze nie ma. Spóźnia się. Dobra, i mamy tak. 16,5 stopnia w domu. Nie odpalam podłogówki, bo nie mogę. Z tego względu, bo będę kleił kafelki wszędzie. Tutaj nie wiem jeszcze, gdzie wykleję. Tak to wszystko wygląda. Tu coś chcę zrobić, tutaj chcę coś zrobić i tu. No i co, także nie mogę odpalać podłogówki. Odpaliłem klimę, czyli grzeję klimą w tej chwili. Ustawione jest na 22 stopnie. No i tak. Muzę słucham ogólnie, jest 10:09. Jeszcze Andrzejek. No co tam, mordzio? Dobra, hej. Andrzejek będzie za pół godziny. Także wam powiem, jak podbija temperaturę w tak mocno otwartym domu. Cały dom jest w sumie otwarty. Tylko że najgorsze jest to, że te ciepło może dojść do tego po prostu czujnika z rozpędu jakby ciepłego powietrza. Może troszeczkę przekłamywać, musiałbym ustawić gdzieś wyświetlacz gdzieś indziej. W ogóle, żeby grzać tutaj klimatyzacją, to powiem wam, że powinienem tutaj wstawić wiatraki dwa. Takie, wiecie, w sufit, takie designerskie, że tak powiem. Nie takie starodawne na sznurki, tylko takie, wiecie, skrzydło. Dobra, mniejsza z tym. Może będzie, to zobaczycie. Bo taki jest generalnie gdzieś tam plan w mojej głowie. A z klimatyzacją co, zrobiłem błąd? Bo zrobiłem duży błąd, no to nie ukrywam. Dzisiaj bym nie wziął białej klimatyzacji. Nawet nie ma takiej opcji. Mój kumpel wysłał mi zdjęcie, słuchajcie, czarnej klimatyzacji. Bang! I to jest to. W ogóle bez porównania, nie? Biały szajs. No tak... Kolokwialnie mówiąc, no bo nie podoba mi się biała. Czarna jest po prostu mega designerska, za to się troszeczkę dopłaca, ale to jest całkiem inny wygląd. No kurczę, nie pomyślałem, wiecie, no nie budowałem domu, nie wiedziałem, jak to ma być. Coś w głowie się urodziło i po prostu tak leciałem, nie? Dzisiaj dużo rzeczy bym, parę rzeczy bym na pewno pozmieniał. Dobra, tak to wygląda. Zaczynam trochę tutaj, posprzątam i zaczynam działać. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, geberyt jest zrobiony, można śmiało teraz kafelkami go jakby podłogę zrobić, nie? Co tam jeszcze? Jeszcze muszę tam jedną dziurę na wyświetlacz dać, do tej rekuperacji zrobić. No i będą mogli już hydraulicy dokończyć swoją robotę i będziemy odpalać, słuchajcie, rekuperację Tesli. No to będzie już mega potwór się włączy. Będzie parę tysięcy metrów sześciennych wypompowania powietrza i wmuchiwania. Chcę zobaczyć, jak to chodzi. Chcę zobaczyć, czy nie będzie szumieć, czy to będzie przeszkadzać w codziennym użytkowaniu, czy nic nie będzie słychać. No jestem bardzo ciekawy tego bardzo drogiego sprzętu. Jak wiecie, ten dom nie ma praktycznie żadnej wentylacji mechanicznej. Tak się mówi, mechanicznej czy grawitacyjnej? Grawitacyjnej, bo mechaniczną chyba ma, nie wiem, jak to się tam. No jak widzicie, nie ma nic wbudowane, nie?
Oczywiście są firmy, które jeżeli się zgapicie, abyście chcieli przejść na tak zwaną tą i dołożyć sobie wywieczniki, to powiem, że jedna firma mi cały czas wysyła swoje jakby realizacje i wycinają tutaj w szybie elegancko i stawiają taki dodatkowy fajny plastik. No i to tam jakoś działa i w ogóle to musiałby się zagłębić i wam po prostu te realizacje pokazać, nie? Ale mniejsza z tym, ja tutaj mam mechaniczną chyba, nie? No to wiecie, taką elektryczną, no to mechaniczna. Mechaniczna i grawitacyjna chyba, o, w ten sposób. No dobra, i co tu? Tu jeszcze mam osuszacze. Już, no mam je bardzo długo. Już mi nie są potrzebne raczej, już tutaj nie będzie wilgoci, tak mi się wydaje, także... Będę mógł zadzwonić do Pawełka, podziękować, że może zabrać. No a rusztowanie? No rusztowanie to jest ciężki temat, powiem wam, że... Kurczę, no przydałyby się jeszcze je trzymać cały bity rok tutaj. Ale nie wiem, jak to tam Pawełek się zaopatruje. Pawełek się zaopatruje. Pawełek z Rivabud. Dobra. To na tyle tej wrzuty mojego smęcenia. I coś podziałam. Aha, i jeszcze tutaj dogrywam, bo tak, dzisiaj samochód będzie do odbioru. Później wam powiem dokładnie, co wyszło. Jesteśmy w tej chwili stanęliśmy na wyborze przełączników. Także tu jest biały przełącznik, ale ogólnie Magda chce wszystko antracydowe, antracyt, kolor, tak jak te gniazdka. Czyli będzie jakby nawalone tutaj antracyt. Nie będzie, że biało, nie będzie tego widać, tylko będzie to wszystko wyeksponowane, te przełączniki. Jest tego sporo, także niech będzie. No i co? I mieliśmy brać takie, co mamy tutaj w sumie. Ale nie wiem, bo Magda chce coś płaskie tym razem. Także musimy jechać do sklepu z samego rana przed jej pracą. No i powybierać te wszystkie przełączniki, nie? Jakie chcemy, no bo jednak tego będzie sporo. Dobra, to taka wrzuta. Aktualizacja jest godzina 11:30, tak jak miałem wam pokazać. Zobaczcie, już jest 19 stopni. Także klimatyzator dobrze spełnia swoją funkcję. Jakby nie patrzeć, nagrzał. Andrzejek już jest. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Witajcie. Mamy przygotowane. Mamy wszystko oczyszczone. Wszystko powynoszone. Także będziemy działać. Aktualizacja. Chcę powiedzieć, że idzie jak kręcnica, docinki są bardzo czasochłonne. Andrzej tam mi docina, a ja je układam pod poziomicę. Także zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć płytek ledwo strzelone jest. Tam nie ma, tam są RJ, jak robi przymiarkę. Przymierza tylko. Tak to wygląda. Te będzie trzeba powklejać. A ja tutaj jadę. Dobra, bo telefon mam. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten LK jest zbrojona. Siatką zbrojącą. Taka wrzuta. Dobra, odpalam kamerę, robię aktualizację. Dajcie mi ją trochę poprzestawiać. Oj, bo to zaraz mi spadnie. Dobra. I lecimy, gołąbki. Pokażemy wam realizację, tylko jeszcze chwila. Kurczę, danger, wypina się. Dobra, co mamy zrobione? Andrzejek, tu jak Andrzejek, mierzy i docina. Tu, nie wiem czy pokazywałem, zrobiliśmy ten pasek, zatrzymaliśmy się, bo czas ucieka. No, Andrzejek mi dzisiaj pomaga. Nie w każdy dzień może mi pomóc. Czyli przeszliśmy już na, żeby metry trochę poleciały. Czyli przeszliśmy do kuchni. Spadamy w kuchnię. No i robimy praktycznie, tu zrobimy docineczki, lecimy po całości i najprawdopodobniej uciekniemy oknem. Tak to wygląda. Także może i dużo nie jest zrobione, dużo czasu odlatuje, ale to jest czasochłonne. Wszystko jest czasochłonne.
Coś jeszcze, Andrzej, dodajemy? Coś jeszcze, z czym byś chciał się podzielić? Tak jak mówisz, nie inaczej, nie? Czasochłonne, trzeba pracować i jeszcze raz pracować, nie? Żeby wykonać pracę, nie? Także nic nowego, nic. Leci zgodnie z planem? Lecimy tak jak mówisz, nie? No. Lecimy oczywiście przy kawce. Kawusia. Także nic dodać, nic pominąć. I działamy. Pozdrawiamy równocześnie. Na tyle tej wrzuty. Ale co mamy? Działamy sobie dalej. Just sitting here
I got time. It's clear to see. Od razu z tego miejsca chcę pozdrowić Wojtasa. Mam nadzieję, że ta szkoła nie poszła na marne. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Koniec pracy. Powiem wam, że ten, że ta Elka jednak było, no ziomeczek wyłączył kamerę, ponieważ ratował sytuację, żeby to było dobrze zrobione, jednak tą płytkę, jak widzieliście, trzeba było uratować. Zobaczcie, Andrzejek oczywiście już pojechał, jestem ziomalkiem. Tutaj tak jest praktycznie koniec już. Zostawiam to sobie na jutro. Są podklinowane na końcu klinami, żeby po prostu ich nie wciągnęło na dół. Bo jednak tutaj nie wciągnie, bo jedna, druga trzyma klipsem. Ale tam jak nie podklinujemy, może zassać na dół. Później będę miał problem z dołączeniem się. Wiecie, jak jest ciężko się dołączyć, jeśli chodzi o już przyklejoną płytką ze świeżą. Bo dwie naraz pracują, a tak to nie chcę. No i co, to koniec na dzisiaj generalnie. Widzieliście trochę postępów, jak to wygląda. Myślę, że spoko, bez krzywdy. Jutro będę działał samemu. Będę robić docinki. Będę kończyć kuchnię, będę robić wszędzie docinki. Następny etap, nie wiem co będziemy robić. Nie mam nic generalnie w głowie takiego jeszcze. O, zobaczcie, woda się grzeje za darmo. Jak patrzę na czerwone światło w tej grzałce, to aż ryj mi się cieszy, powiem wam, z tego względu, że ta woda teraz się grzeje za darmo z fotowoltaiki. Prąd płynie z Enei, gdzie skumulowałem go na cały rok, no i wszystko się grzeje za darmo, bo mówicie, że jak zrezygnuję z gazu, jak ja będę ogrzewał ciepłą wodę. Ciepła woda jest z grzałki, a prąd jest z tego Huawei'a. Także zainwestowane są pieniądze i to wszystko teraz procentuje. To, że jeżeli ja słyszę w telewizji, że prąd idzie do góry, to generalnie jestem przeszczęśliwy, bo mnie to nie dotyczy. Przykro mi, że tak macie. Przepisy się zmieniły. Teraz już nie ma tak dobrze. Było dobrze, ale wszystko co dobre szybko się kończy. Także ja zostałem z dobrym, bo ja jestem prosumentem. I ja mam energii potąd. Także jak kupię samochód elektryczny, to jeszcze będę śmigał za friką. Tak to wygląda. Dobra. To na tyle. Koniec tego filmu. Trzymajcie się, łapy w górę, napiszcie jaki etap mam ruszyć następny. Nie, ja wiem, sorry. Muszę ruszyć przednią elewację, bo jak słońce wyjdzie, to mi to popali. Tylko muszę pociągnąć Andrzejka, żeby tutaj wpadł, bo jednak z nim mi się chyba najlepiej pracuje. Dobra, to na tyle. Cześć, trzymajcie się.